Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Pierwsze z pytań, prosiłbym o odpowiedź na piśmie, bo na pewno tych danych tutaj nie posiada. Chodzi o kwestię już poruszaną, mianowicie czy, no i zrobiło się z tego nawet pewnego rodzaju bańka, nazwa to propagandowa z drugiej strony, czy można nowelizować ustawę w trakcie, kiedy jeszcze nie weszła w życie. Ja bym prosił o takie zestawienie od roku 97, czyli od wejścia w życie nowej konstytucji, z podziałem na kadencję, ile ustaw było nowelizowanych w trakcie vacatio legis, czyli przed wejściem w życie, a w szczególności, bo to będzie jakby inna grupa, na pewno węższa, ile ustaw było nowelizowanych jeszcze przed publikacją. To są, ta pierwsza kategoria jest szersza na pewno, ta druga jest węższa. Z podziałem właśnie na kadencję, żeby potem mieliśmy obraz tego, co robiła także druga strona. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Zaś drugie pytanie, panie marszałku, to jest to, które zadawałem przedstawicielowi wnioskodawców, panu posłowi. Chodzi o daty wejścia w życie. No one muszą wejść w życie, czy też być opublikowane w tym samym, w tej samej dacie. Znaczy ustawa zmieniana i ta ustawa zmieniająca, o której mówimy. No to już musi dopilnować tutaj Rządowe Centrum Legislacji. Ale pytanie jest takie, czy nie byłoby bezpieczniej właśnie ustawę zmieniającą, tą, o której mówimy, zakończyć artykułem drugim w innej trochę treści, mianowicie ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie, z dniem następującym po, znaczy z dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w artykule pierwszym. To jest jednoznaczne i nie ma problemów interpretacyjnych, czy też zaniedbaniowych, to znaczy związanych z ewentualnymi problemami. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Ja mam wszelako wrażenie, że na pierwsze pytanie pana senatora nawet trudno byśmy od ministra zdrowia oczekiwali danych statystycznych dotyczących procesu legislacyjnego w całej historii praktycznie wolnej Rzeczpospolitej. Więc ja tylko mogę zapewnić pana ministra, że nie uznamy tego za despekt wobec Izby, że jeśli pan nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ale bardzo proszę. Ja mam prośbę tylko, żeby to przekazać do RCL-u. Dziękuję, panie marszałku. Dużo statystyk rzeczywiście z obszaru zdrowia staram się znać, ale tej niestety, panie senatorze, muszę rozczarować, nie jestem w stanie udzielić. Co więcej, wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie udzielić i jeżeli można, jeżeli pan senator jest zainteresowany, to oczywiście pewnie odpowiedzi może udzielić Rządowe Centrum Legislacji. Na drugie pytanie również ciężko mi znaleźć jakby, czyli jednoznaczne stanowisko zająć. Jest to kwestia legislacyjna. Legislatorzy sejmowi nad takim wątkiem, jak kojarzę, nie debatowali. Ja myślę, że może warto było prosić Biuro Legislacyjne Senatu o rzeczywiście analizę tego punktu. W mojej osobistej jakby ocenie ten przepis, który dzisiaj dotyczy wejścia w życie i możliwości jakby pewnego trybu kolejkowania przez Rządowe Centrum Legislacji wyeliminują te ryzyko, ale no to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeśli można, panie marszałku, bardzo, jedno zdanie dosłownie. Proszę, bardzo proszę, panie senatorze, ja pytam, ale jednocześnie jakby zwracam uwagę, żeby dopilnować to właśnie, żeby przez jakieś, nie mówię, nieszczęśliwe zaniedbanie nie doszło do sytuacji, że po prostu wyłamana zostanie ta ustawa zmieniająca, bo jeden z tych przepisów, który ta ustawa zmieniająca uchyla, ma jakby wsteczną moc obowiązywania od 5 września. Nadaje pewną ekspektatywę, pewne prawo do prawa pewnej dość dużej grupie osób. Gdyby ta ustawa zmieniająca wejdzie za późno, o jeden dzień za późno, to prawo stanie się wymagalne.